Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski, który razem ze mną będzie komentował dzisiejszy mecz. Dzisiaj RB Lipsk zagra przeciwko Bayernowi Monachium. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. To dość konwencjonalne 4-4-2, tak dobrze znane wszystkim kibicom. To prawda, choć w dzisiejszych czasach... Come on! No niestety, wysoko nad poprzeczką. Demme, Orban. Robi się niebezpiecznie. No szkoda, nie udało się opanować piłki. Jean-Kevin Augustin. Kingsley Coman. Robert Lewandowski, polski napastnik, znany głównie z niemieckiej ligi. Czego można się spodziewać po jego grze? Mocnymi stronami Lewandowskiego są umiejętność driblingu i wykańczania akcji. Potrafi jednak też grać długimi podaniami. Jest świetny technicznie, a do tego niesamowicie silny. Potrafi przytrzymać piłkę i zaczekać na kolegów z drużyny. Lewandowski. Przy piłce Robben. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. Będziemy mieli rzut rożny dla Bayernu. Centra z rożnego, Kimmicha. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Mats Hummels. Thomas Müller. Thiago! Piłka poza boiskiem. Sędzia przyznaje rzut rożny Bawarczykom. Robert Lewandowski! Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Spójrzmy w powtórce, jak pięknie wykończył głową tę akcję. W powietrzu jest za mocny dla rywali. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Orban. Zabicer. Alaba. Robert Lewandowski. Kingsley Coman. Źle przyjął i przejęli przeciwnicy. Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Gol! To jest właśnie to! To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje! Ale świetnie posłał teraz piłkę w dolny róg. Bardzo trudny do obrony strzał. Pięknie wycelował. Piłka wpadła tuż przy słupku. Bramkarz bez ran. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2-0. Demme. Augustin. Forsberg. Zagrał w pole karne, ma tam kto uderzyć na bramkę. Ajaj, piłka wychodzi na aut bramkowy. Szkoda. Trudno jest celnie uderzyć z powietrza. Należą się brawa za ten strzał. W końcu tylko minimalnie niecelny. Robert Lewandowski. Kimmich. No, zastanawia się, czy nie strzelać. No, trudno jednoznacznie ocenić, czy był spalony, czy nie. Na pewno ta decyzja pozbawiła ich bramki. Oliveri. To będzie rzut wolny dla Bayernu. Tylko słowne upomnienie od sędziego. Mam nadzieję, że weźmie je sobie do serca i będzie grać ostrożnie. Doskonałe uderzenie! Tak jest! Bramka i to jaka! To był strzał, jakie rzadko oglądamy. Mógłbym powiedzieć, zamawiamy, Jacek, więcej takich strzałów. O, popieram, poprosimy takie w każdym meczu. Strzelec bramki sam wydaje się lekko zaskoczony obrotem sprawy. Jako obrońca rzadko zapuszcza się w pole karne przeciwnika, ale wyszło pięknie. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę.
Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Demme. Campbell. Sabitzer. Werner. Świetny przegląd pola. Miller. Lewandowski. Lewandowski. Ribery! No i szykują się do wykonania rzutu rożnego. Kimmich z narożnika boiska. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Robben. Arjen Robben! No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Arjen Robben. Udało się, czy będzie gol? Świetny strzał Tomasa Millera. Ależ elegancko wykończył tę akcję Niemiec. Przewaga rośnie i przeciwnik powoli zaczyna wyglądać na zrozpaczonego. Rzeczywiście zrobił nam się jednostronny pojedynek, a jak tak dalej pójdzie, to wynik może być znacznie wyższy. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Orban. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Robben. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Arjen Robben. Pytanie, czy wykorzystają ten rzut rożny? Z narożnika Arjen Robben. Robert Lewandowski strzela. Mamy bramkę. Ależ ładnie uderzył teraz tę piłkę. Wspaniale gra, proszę Państwa. Ma na koncie już dwa trafienia. Czy będzie hat-trick? Zobaczymy. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Oglądamy bramki. Szkoda tylko, że strzela je jeden zespół. Sabitzer. Forsberg. Blisko pole karne. Sędzia liniowy wskazał aut dla Bayernu. Thiago. Robben. Robert Lewandowski. Miller. David Alaba. Lewandowski. Campbell. Forsberg. Jest przejęcie i mają szansę. Przedarł się przez obronę. Wspaniała obrona. Arjen Robben! Dobre, dalekie wybicie. Demme. Kapitalna była ta obrona. W takiej sytuacji zaprezentował nam cały kunszt bramkarza. Forsberg. Jean-Kevin Augustin. Jest okazja. RB Lipski gol. Ależ teraz kopnął, bez przyjęcia, z pierwszej piłki. I od razu bramka. Znakomite podanie. Grzechem byłoby tego nie wykorzystać. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. 5-1. Ta jedna bramka przegrywającym niewiele daje. Właściwie sprawa wydaje się być przesądzona. Thiago. Forsberg. Thiago. Ależ pechowe podanie i strata. Miller. Dobre zagranie, ponownie celne podanie. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Nieudane podanie Alcantary. 5-1 po pierwszych czterech. Źle.
Pierwsza połowa meczu była bardzo jednostronnym widowiskiem. Ale jeszcze nie przesądzajmy o wyniku. Jak wiemy, piękno futbolu polega na tym, że jest nieprzewidywalny. Ależ tam się przedarł! Znakomicie, będzie szansa! Thomas Müller. Robben. Robert Lewandowski. Kingsley Coman. Ribery. Alaba. Thiago Alcantara! Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Znalazł się tam, gdzie być powinien i bezlitośnie umieścił piłkę w siatce. Zobaczmy w powtórce, do tego strzału nasz komentarz jest zbyteczny. Chyba że powiemy, idealna bramka. Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Dębne. Campbell, Werner. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Strzela! Neuer broni bez najmniejszego problemu. Rybal naciska teraz Thiago. Udane podanie górą, to może zagrozić bramce. Szkoda, ale spalony był. Teraz zmiana w RB Lipsk. Kimmich. Robben. Thiago. Thomas Müller. Ribery. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Jest gol! Trybuny szaleją, proszę Państwa! Co za emocje! I to jest, proszę Państwa, hat-trick, niesamowita skuteczność w dzisiejszym meczu. Strzał dobry, piłka uderzyła w słupek i mogło to się skończyć różnie. Na szczęście po odbiciu wpadła do siatki, centymetry w bok i nie byłoby gola. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Demme. Campbell. Werner. Wspaniale przechwycił. Thomas Müller. Piętnaście minut drugiej połowy już za nami. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Franck Ribery. Ribery. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Campbell. No, goście nie pozostawiają gospodarzom żadnych złudzeń co do wyniku meczu. Te milczące trybuny są dowodem na to, że nikt już nie wierzy w sukces. Udało się, czy będzie gol? No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Demme. Orban. No, najwyraźniej trener uznał, że pora coś zmienić. W grze i będzie zmiana. Zawodnik rezerwowy za chwilę pojawi się na boisku. Blisko pole karne, może strzelać. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. Świetny strzał Thomasa Müllera. Ależ elegancko wykończył tę akcję Niemiec. W
Wspaniale gra, proszę Państwa. Ma na koncie już dwa trafienia. Czy będzie hat-trick? Zobaczymy. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Nastawili się dzisiaj na atak i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Kibice byli pewni zwycięstwa, a ich ulubieńcy dają im satysfakcję. Tym bardziej, że trafili na słabszego dzisiaj rywala. Jest przejęcie i mają szansę. Oj, nie wyglądało to najlepiej. Sędzia chyba sięgnie po kartkę. Sędzia ukarał zawodnika, jak widzieliśmy, żółtą kartką. Niebezpieczne zagranie, zupełnie nieudany ten ślizg. Postanowili rozegrać to krótko. No z tak daleka nie da się zaskoczyć bramkarza. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Lipsk atakuje. Na skrzydle mają sporo wolnego miejsca. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. James Rodriguez. Rodriguez. Robert Lewandowski. No, mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Centra, tam jest Rodriguez. Gol, James Rodriguez. No, bardzo sprawne rozegranie przed zdobyciem gola. Ależ piękna akcja, perfekcyjne dośrodkowanie. Jak widzimy, piłka ląduje w siatce. Tego po prostu nie dało się zmarnować. Co za główka, kapitalna bramka. Znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Bruma. Gnabry. Robert Lewandowski. James Rodriguez. Blisko pole karne. Daleko wybijają. Teraz zmiana w RB Lipsk. Gnabry. Coman. A teraz Alaba. Co za uderzenie! Dobrze się znalazł bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Wspaniale przechwycił. James Rodriguez. Thomas Müller. Strzał Millera. Może zdecydować się na strzał. Za chwilę będą mieli okazję do grania z rzut rożnego. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Müller. Odważne, ale czyste wejście obrońcy. Alaba. James Rodriguez. Robert Lewandowski. I piłka wybita do przodu. Dawid Alaba. Coman. Oddalają grę od strefy obronnej. Josef Poulsen. Demme. Werner. Dobre przejęcie przez Hummelsa. Arbiter patrzy na zegarek, gwiżdże i kibice Bayernu cieszą się ze zwycięstwa. Jak można ocenić dzisiejszy mecz Roberta Lewandowskiego?